Cześć, siemano, strzałeczka, witajcie z tej strony Mafia Solec i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku jeszcze z Farming Simulator 2017. Brączkowski ze mną. I witam was oczywiście na Bolusiowo V7.2 i kolejny odcinek z testowania. Prosiliście o jakieś testowanie fajne, a dzisiaj tak chcieliśmy troszkę ala mokrzyn, że tak powiem. Dzisiaj chcieliśmy sobie zrobić orkę. Już ta orka od dosyć dawno za mną chodziła, o której wam wspominałem w poprzednich odcinkach. Ogólnie jak widzicie, no pozmieniało się troszeczkę, ale na ten temat będzie jakiś specjalny odcinek, troszkę więcej pogadamy i w ogóle jak wszystko skończymy, bo na razie jeszcze to tak wiecie. Że tak powiemy, zmieniliśmy sobie miejsce do nagrywania. Ale więcej na ten temat dowiecie się już niebawem na pewno. I w dzisiejszym odcineczku oczywiście Ursus 1224, ala ciężka. Ala gwizdek, przepraszam. Ala gwizdek. Oczywiście no pugi, które już najczęściej używaliśmy chyba na polskich, że tak powiem, średnich seriach, najbardziej mi się podobają i oczywiście Zetorek też musiał się znaleźć, bo nie, nie było innego ciekawego. Nie ma Piotrka. I o tym mieciu dzisiaj by zastąpił sobie Piotra, ale ogólnie jeszcze co najładniejsze będzie z tego wszystkiego, że będziemy sobie... Przepraszam, jeszcze sprawdzę, żeby na pewno nie było, że nie wyłączyłem rośnięcia. Jeśli chodzi o najfajniejszą rzecz, to będziemy sobie bardzo fajny poplon orać, a mianowicie zobaczycie sami, zrobiłem taką ala gorczycę i myślę, że dosyć fajnie to wygląda, bo to troszeczkę tak inaczej niż, nie wiem, oralibyśmy sobie tam rzodkwie, czy też po zwykłym ściernisku, tak właśnie dzisiaj chciałem zrobić taką. Będziemy ala robić gorczycę na polu, którym w sumie jeszcze nigdy tutaj na Polusiowie nie robiliśmy. Dokładnie. Nic praktycznie. I to pole miało być w ogóle, że tak powiem, takie nieużytkowe, o właśnie, ścisz słuchaweczki, żeby nam żadne echo nie wchodziło. Miejmy nadzieję, że miarę ten mikrofon i będzie nas słychać również z tym dźwiękami maszyn, bo prosiliście też, że czasami są za głośno te dźwięki, czasami za cicho i tak mniej więcej mam nadzieję, że... Ciężko to będą... ustawić, bo kurde każda maszyna inaczej inny dźwięk ma, nie? Dokładnie. Tak jak na przykład na polskich, kurde, musimy dać te maszyny ciszej, bo no bo po prostu jest za głośno, tak jak na przykład jak gramy na od zera do farmera. Na te maszyny musimy dać głośniej, żeby w ogóle było cokolwiek ich słychać, nie? No więc tutaj miejmy nadzieję, że dzisiaj będzie jakoś tak w miarę. Z dźwiękami? Kurczę, że ja tu wykręcę. Mordo, urwiesz koło od pługa! No to ja muszę jakoś tu wykręcić, niestety nic nie pomogę. Bardziej prawe się mogłeś trzymać, wiesz? No zobaczymy jak ty pojedziesz, Mariusz. Bo... No tak, właśnie jeszcze co z tym ZTS-em jest, nie patrzę do tyłu. Nie wiem czemu wszystkie ZTS-y, które pobrałem, jeden był z Moralistic, myślałem, że to właśnie przez to, gdy po podczepieniu tego puga, ogólnie no to dosyć miarę realnie z tego co z Brączkiem gadaliśmy. No widzisz, Mieciu, ciężko tam jednak wjechać, jak się bym naddał do prawej za bardzo. Jeśli chodzi właśnie o to, to strasznie opuszczała się prawa strona, gniotło tą prawą stroną, to koło naprawdę powietrze, to taki kapet się robił, że szok. No i ten ZTS jest troszeczkę przechylony. O, my sobie koguciki włączymy. No i mianowicie, jak sami widzicie, wybieramy się właśnie na to największe pole, które jest na mapie. Mówię, ono było takie tylko wstawione, żeby to tak w miarę na kurnikach po prostu wyglądało. Ty, Mieciu, tam dajesz radę czy nie? Nie wiem, co jest nie tak, ale chyba daje radę. Bronek nie może tam teraz wyjechać z tamtej strony. No to ja już tu zagon sobie najwyżej jakiś zrobię. Choć wprawdzie jak we dwójkę się... Możesz jechać tamtędy nawet, jak będzie. Chcę pojadę drugą drogą, bo cholera jasna, ciężko tu przyjechać, tak skręcić z tym pługiem, on się za mocno nadaje. Wysokość mam nadzieję, że dobrałem idealną. Powiem wam, że tak to w miarkę to jakoś wygląda, bo w środeczku przynajmniej jak ja wcześniej byłem, no to nie prześwituje, więc jest spoko. A co, zmieniałeś wysokość tego też? Tak, tak, no, no głównie tu wysokość chciałem zmienić, bo nie chciałem, żeby była jakaś wysoka, bo jak wiesz, byśmy po tym jeździli, nie? No to by strasznie to dosyć wyglądało. Dobra, my sobie tutaj gdzieś cofniemy. Albo zagonić kurde gier mokrzy na nożynku. O, no właśnie, bardzo serdecznie was zapraszam na odcinek do Brączka. Czekajcie, ja bym tu fajnie jakby gdzieś się udało prosto w ogóle wybrać. To może być akurat ciężka sprawa, ponieważ no nie mam takiego punktu odniesienia. Ale tak, wiesz, w miarę, żeby było, chociaż widzę, prosto, że i tak potem brudze się zasypie, to i tak nie. Widzę, że do prawej mnie bardziej ściąga, więc są muszę są ogólnie tutaj... pługi czteroskibowe, co mi się nie podoba tutaj to właśnie w nich, że koło jest całkowicie za pługiem, a nie po boku pługa. No tak jakby właśnie to nie wyglądałem jak jeden patent. No szkoda, bo takie pługi właśnie jak mamy w mokrzynie przydałyby się w farmingu, bo też fajna... Fajne graby były. Ale w żadnym chyba farmingu nie było takich pługów. No nie, były forszaje na kole, ale one zawsze były jakieś takie kurde... A to nie o biegusy ci chodzi? Nie wiem, ale zawsze były jakieś takie... To jeżeli chodzi o... Kurwa mordo, ja tam tak mocno zjechałem, czy mi się wydaje? No trochę. No to tak ciężko... A tu już dobrze jedziesz.
Ciężko jest obrać, ja próbuję jakoś jechać i tak jest, ja pierdzielę, masakra. Ty ile na godzinę jeździsz? Nie wiem, zaraz sobie to ustalę, to pojechałem 12. O Jezu, to jest szok teraz, to co mi się udało zrobić. Spokojnie, to się odora, nie przejmuj się. O ja pierdolę, nic teraz ci nie mówcie, bo to naprawdę wyszło nieciekawie. Ale przecież ty, przecież to pole w sumie idzie tak chyba po łuku, czy to jest idealny kwadrat? Jak ty to nie, to jest idealny kwadrat. No trudno, jeny. Dobra. Ważne, żeby było ten. Ważne, żeby było przykryte i zaorane, jo. Mam nadzieję, że jakoś to może uda nam się wyrównać. Ile jeździmy, nie wiem, umawiamy się na ja jakąś... Ja mam 8, 9, szybciej nie jeżdżę, bo troszeczkę to nierealnie wtedy wygląda. Ogólnie, czy tu jest mod orki? One trochę wpadają. Każdy nie? Ciągnik powinien mieć, ja już nie... się teraz... Lekko wpadają chyba, nie? Orane. Ogólnie cały czas mi wpada, więc nie wiem, ej, nie wiem, wyrównywać to jakoś teraz? Nie, no chyba nie ma sensu. No przestań oraj! Trudno, będziemy tak orać, 8... No, tej prędkości nie idzie stosować, bo jak widzicie, no... Tutaj jest właśnie w tym farmingu, to nie wiem, ciekawe czy to w 19 poprawią, bo tekstura nie jest 360. W którym farmingu była 360 tekstura? Znaczy nie, w żadnym to farmingu nie była 360. W żadnym 360 tekstura nie była, to był jako mod dodawany i wgrywany do mapy. No i to było w sumie z jednej strony fajne, tylko że z drugiej strony to się troszeczkę... Lekko... Troszeczkę się bugowało i to potem już tak fajnie nie wyglądało, nie? Ale mnie ściąga, nie jak na sekundę, tylko gdzieś upuszczę kierownicę, chcę z tobą pogadać na jakiś temat i się nie skupię na jeździe, nie? Masakra się ściąga, więc no tutaj trzeba naprawdę uważać. Jak niecie mnie ostatnio na orce, taka glina, że masakra i jeszcze lekko źle pugniałem ustawiony. Nie, ZTS powiem ci, że zajebisty. Fajny, ładnie wykonany w ogóle w środku jest. Fajnie to wygląda. Taki no coś innego, nie? Kilka tych ZTS-ów pobrałem sobie, poprzecznie jak zostawimy duży, później się to po prostu zrobi. Ja się kręcę. No będzie krzywa ta orka, naprawdę będzie krzywa. Będzie orka na krzywą skibę. Wiesz co mogłem sobie zrobić? Co? Mogłem sobie puścić na początku już tego. Pracownika? Pracownika, on by mi zrobił pierwszy ten i później już by było nam łatwiej orać. No ale dobra. W no Mokrzynie... następny zagon. No nie, w Mokrzynie pracownika nie puszczę. No właśnie, w Mokrzynie sam szef jedzie, więc jo. Więc tutaj prawie pod Mokrzyn będzie. A tutaj w początku to fajnie prosto wyszło. Jo, na początku tak, a ja później wiesz, jakoś nie wiem czemu wsiadłem do środka, nie? Bo chciałem obrać jakiś punkt na drzewach i nie wiem czemu to tak poszło. Wiesz co, po prostu jak możesz, nie? To ten pół będzie można tutaj... wziąć i najwyżej podnieść, nie? Nie dojeżdżać do końca. O, ja tak robię właśnie jak oramy w Mokrzynie, też podnosimy jak to skrzywo. No, także tutaj najczęściej, no, często czwórkami najfajniej idzie to zrobić, ale i oczywiście też duże sobie dają. No patrz, tutaj jest idealnie, jak jadę teraz jest idealnie prosto, nie? No, ja sobie teraz tu właśnie podniosę. Dobrze, że tutaj nie ma jeszcze aż takich bardzo dużych gór, bo... Strasznie skacze. Z tamtej strony pola to powiem wam, że jest taka góra, że normalnie masakra. No, ja nawet ją tu troszeczkę widać, mam nadzieję, że dzisiaj troszeczkę dooramy. I będzie można tam sobie dojechać. Ale myślę, że nawet fajne by było coś takiego, kurczę, wgrać jakąś uprawę, która by po prostu no rosła, ale nie można by było jej zbierać, bo tutaj nie wiem, ja chyba to jako rzepak zastąpiłem, coś takiego mi się wydaje. Więc jeśli chodzi tutaj... Ale jakby nie było troszeczkę gorczyca jest podobno do rzepaku, nie? No, jakby nie było, mówię, no dzisiaj szukałem jakiejś tekstury, bo kiedyś widziałem w internecie, że coś było, nie? Ale niestety link wygasł i nie mogłem tego pobrać, a na zdjęciach nic ciekawego nie mogłem znaleźć. Więc mówię, czemu by nie? Ogólnie co kawałek zrobiłem coś takiego, że jest taki jakby niedokwitnięta ta gorczyca, że tak powiem. Widać właśnie tutaj, a najbardziej to widać tutaj na tym dołku. Wiesz co, ja sobie jeszcze objadę teraz. No. I wyrównam to jakoś w miarę. Ty teraz jak będziesz... No ja teraz od początku miałem podniesiony i teraz dopiero puściłem, więc tutaj też spróbuję to jakoś sprostować. Myślę, że moment powinniśmy to sprostować i też będzie jakoś siorać. Fajnie by tu była akcja na 4-5, bo myślę, że w takim odcineczku zdążylibyśmy zaorać o wiele, wiele więcej. Ale tak dzisiaj, kurczę, no akurat chłopaki mają od zera. Ja nie miałem dzisiaj tak naprawdę nic do nagrania ciekawego, bo i Brączek ma od biedaka, więc tutaj... że tak powiem, byłem troszeczkę w kropce, co bym mógł sobie nagrać i jak on dziwnie wpada. Nie mogę się w ogóle zebrać z tym pugiem pasz. Ale co ci wpada? Pół no ciągnik i mieli, strasznie koła mielą, nie? Jak próbuję gdzieś wykręcić, to naprawdę ciężko to wygląda, ale... Ogólnie zastanawia mnie jedna rzecz, dlaczego tu w tym pługu jest skrętne koło? To mnie zastanawia trochę. On mu skręca? A no, tak, faktycznie, jest dlatego, skrętne. Dlatego też uderzyłem właśnie tam. I to jest troszeczkę takie jakieś nierealne, bo to jest niemożliwe, żeby to koło było skrętne tutaj, nie? Ale by był dym, jakby zrobili ten pług z, wiesz, tak jak w Mokrzynie działają, w sensie, że wiesz, góra-dół podnosisz oddzielnie. No, że na osobnym przycisku, nie? Patrz, co się dzieje, patrz. Co, wyciągacie czy co? Nie, kopię się. Strasznie się kopię, dlatego ja nie mogę ustawić prędkości, bo mi spada nawet do 5 na godzinę, nie? Jest 10 i 5 na godzinę.
Dobra. Tam już podnoś zaraz, nie? Ja już podniosłem właśnie. A jo, faktycznie, teraz zauważyłem, że jest skręcana, ale po prostu no, ładnie wygląda, jest jeden z takich ładniejszych w ogóle pługów. No nie ma chyba innych pługów na kole, takich typowo właśnie polski, pod polską gospodarkę. No. Widziałem jakieś biegusy, ale strasznie jest brzydkie wykonanie i tych skip, tego wszystkiego, a te pługi, jeśli byście pytali, są z Alipak, czy Alalipak. Więc tutaj naprawdę bardzo fajny pak od farminga, już chyba 15 on jest. Jo, w 15 też dużo. No bo pamiętam, że się grało. Tam jest dużo fajnych maszyn, ogólnie takich właśnie forsznitowskich, bo to nie wiem, czy to, nie, to są pługi chyba Brixa. Tego ci nie powiem, ale ogólnie właśnie są tam forsznita i rozrzutnik oraz przyczepa do kiszonki, więc to naprawdę fajnie wygląda. Wiesz co, ja już chyba teraz lecę sobie do końca, więc ty już możesz tam jechać i jeszcze ten jeden raz wyrównać. No ja już tutaj jest dwa razy będę chciał, wiesz, przejechać. Jeszcze dwa razy, no to spoko, to dwa, się podniesie. Raz, ważne, raz że tu... albo dwa razy i będzie wyrównane. Tutaj. Ważne, że tu jest blisko. No bo nie? Pierwszy raz w swoim życiu robił zagon, więc tutaj musicie mu wybaczyć, że zrobił troszeczkę to krzywo. Ja jeszcze ani razu się przyznam, że zagonu nie robiłem, więc... Więc jeśli no, ja mówię, tą fizykę farminga widać sami, zobaczcie jak ten ciągnik ściąga. Ale powiem ci trochę realnie, bo ja muszę mieć co chwilę keja lekko skręcony do lewej strony, nie? Także no, opać. Może ten, z bruzy cię wyrzuca. Jo, wyrzuca, wyciąga mnie cały czas. Trzeba więc... tył pół dni głębiej dać wtedy. Więc mówię, no dzisiaj taka akcja troszkę inna. Nie wiem, czy jeszcze w Farmingu 17 uda nam się nagrać jakąś akcję ciekawą, taką właśnie na tej mapie. W następnym tygodniu już mam nadzieję, że wszystko będzie mniej ogarnięte. Też powstanie ten filmik, o którym wam powiedziałem, ta niespodzianka, to wszystko. I w następnym tygodniu, w czwartek, wyjeżdżamy sobie do, w środę, wyjeżdżamy do Adasia, zabieramy Adasia, w czwartek jesteśmy w Warszawie. A w piątek lecimy sobie do Niemiec na premierę Farminga 19, więc mam nadzieję, że po powrocie, no to już będą takie ostatnie szlify, będziemy chcieli sobie jakieś, nie wiem, ciekawe intro zrobić, coś w tym stylu, żeby już tego Farminga 19 zacząć, wiecie, jak, kiedy to premiera jest, wy? 20. To jest jaki dzień tygodnia? A nie wiem. Kurde, ja też nie wiem. Aż nie chce mi się wychylać, spojrzeć w kalendarz. Chyba, że masz na telefonie, to byś mógł spojrzeć, to wtedy będzie nam łatwiej też spasować. Dobra. I będziemy naprawdę cisnąć z tematem. Na pewno seria od zera na pierwszy dzień mamy fajny pomysł, żeby wrzucić już 3 odcinki. Mam nadzieję, że taki pomysł wam się spodobał. Później będziemy wrzucać po 2 lub po 1. Zobaczymy, chcemy ten początek, wiecie, tak porządnie, dosyć ruszyć. No w sumie jak 17 ruszaliśmy, to też wrzucaliśmy po 2 odcinki. No to i było każdy dał... spoko, bo to się fajnie przyjęło, nie? Tylko, że później już troszeczkę więcej tych serii się robiło i po prostu nie było też tyle czasu na to, nie? Więc tutaj myślę, że na początku z tym od zera ruszymy, będziemy chcieli jak najszybciej tego biedaka, myślę, że chociaż właśnie jeszcze z 17 to ten biedak wpadnie, przynajmniej te kilka odcinków, zanim jeszcze tej mapy nie przeniesiemy sobie do 19 i tego wszystkiego, no bo na pewno będzie też ciężko o te mody, jak już wspominaliśmy wcześniej, patrz, stanie, no, jebaniutki, dobra, podnosimy. Ogólnie sprawdzić, tekstura orki wymieniona, moim zdaniem dosyć ładna, ciemna, fajnie pasuje, są to te teksturki, które już były na kukurydzy. Ole, pięknie, blokadę by trzeba było się zacopować. Gdzie mam kalendarz? 20, panie, to jest wtorek. Wtorek, o kurcze, no to my i tak wrócimy poniedziałek, prawdopodobnie, więc kurcze, no to będzie ciekawie, naprawdę będzie ciekawie, będziemy musieli sobie pewnie nagrać. Od razu jakoś fajnie, żeby w ten wtorek wystartować. Tak, my dopiero w poniedziałek wracamy, nie? No, my po dopiero, znaczy nie, wracamy w niedzielę, ale śpimy w Warszawie, bo wrócimy późno samolotem. Śpimy w Warszawie, no i wtedy wracamy. Ja cię kręcę, to też będzie kozacki powrót, bo jedziemy najpierw do Adasia i dopiero od Adasia jedziemy do nas. Bo chcemy jechać jednym samochodem, więc no tych kilometrów troszeczkę nas czeka w najbliższym czasie. Ale to się na spokojnie wszystko da. Więc no już się cieszymy, bo już naprawdę brakuje mi czegoś nowego na kanale, a teraz tak jeszcze mówię, jak jest ta 17, chcemy wszystko już zrobić i naprawdę ruszyć sobie z tymi grami, z tym wszystkim, no i głównie z live'ami tymi obiecanymi, bo już tak długo nas te live'y męczą, chcemy zrobić, ale wiecie, cały czas coś i naprawdę nie ma rady na nie, ale myślę, że sobie jakąś fajną rozpiskę nawet zrobimy. Żeby jakoś live'y fajnie były i też nie zajmowały tych odcinków, że tak powiem, no bo nie każdy będzie miał codziennie tyle czasu, żeby obejrzeć przynajmniej 2 odcinki od zera i do tego jakiegoś live'a, więc będziemy się starali robić może tak trochę w weekendy właśnie, coś ala w sobotę, jakiś live, ala w niedzielę może na jednym, na drugim kanale i w tygodniu po jednym, więc 2-4 live'y w tygodniu po 2 na kanał, więc myślę, żeby było nawet spoko.
I też nie jakieś wiadomo długie, ale będziemy, myślę, że sobie planować. Ja już dzisiaj właśnie sobie też tu chwilę przerabiałem tą mapkę, że tak powiem, że się bawiłem i powiem wam, tęskni mi się za tym. Z miłą chęcią już bym się zabrał za Mokrzyn. Także już nie mogę się doczekać 19 i jakiekolwiek przerabiania mapy właśnie na 19. Właśnie to bolusiowo fajnie by było zrobić na standard 19. To by było naprawdę sztos, bo byśmy mogli sobie właśnie robić takie odcinki jak tutaj. Bo jak sami wiecie, no na początku tego farminga 19 na pewno będzie wychodzić sporo modów, więc można by było sobie jakieś takie fajne, oddzielne odskocznie od tych innych serii porobić odcineczki. Tak jak tutaj właśnie z takiego na przykład ala testowania, więc myślę, żeby było spoko. Ty, na razie oramy tak cały czas, nie? No. Później najwyżej się rozbije i na lewo, jak już będzie bliżej, nie? Bo to... żeby jak najwięcej chyba rozorać. No jak chcesz. Bo póki jeszcze nie ma daleko do jeżdżenia, to jeszcze z trzy objazdy myślę, że możemy sobie na spokojnie zrobić. No tak teraz właśnie myślałem, czy ja coś lewo, czy nie? Nie, ja bym jeszcze zrobił ze dwa objazdy i może wtedy dopiero. Dobra. Tak, żeby wiesz, no jak póki tu jeszcze nie ma, na pewno jest mniej jeżdżenia w prawo niż tutaj w lewo, więc spoko. Kurde, myślałem, no można by było nawet jeszcze większy poprzeczniak robić, ale to już mniej. Ale niepotrzebny w sumie, im mniej się tym lepiej, nie? No. Więc tutaj sobie zapraszam was bardzo serdecznie, właśnie z takiej samej akcji, można, że tak powiem, powiedzieć, do Obrączka, no. Na vloga, na kanał Obrączek Vlog, no bo tam praktycznie właśnie teraz taka akcja, kiedy ty ją wrzucasz? Dzisiaj, jutro? Ty wrzucisz dzisiaj, więc prawdopodobnie... ja raczej, no raczej już dzisiaj nie zdążę chyba, bo ja jeszcze też dzisiaj od zera mam wrzucony, ale nie wiem, no zobaczę, jeżeli zdążę wyrenderować, wrzucić to udostępnię, jeżeli nie, no to wtedy na spokojnie jutro będziecie mieli tego vloga. No, także bardzo serdecznie zapraszam, ja pierdolę, tu mi się ustawił ten, ja mówię, co tak szybko cię dogoniłem? Tobie też tak? Ty cały czas jedną prędkością jedziesz. No. A mój tak nie. Mój, patrz, kurde, zobacz, jak godzinnie ten, o 5 na godzinę. No ma ciężko chyba, no, co? Więc tutaj dlatego ty momentami odchodzisz, ale kopciuchawa, jak widzę, że normalnie Piotr przede mną, no idę, patrz, co chwilę. No widzę. Także tutaj naprawdę udało się fajnie tą akcję skombinować. Co jeszcze, niedługo też pojawią się vlogi właśnie od Krzysia, mam trzy lub dwa vlogi mam od Krzysia. I jeden będzie dość fajny, bo z filmikiem na początku, na razie sobie go robię, więc myślę, że na sobotkę gdzieś ten vlog dla was spadnie. I tak już takie jedne z ostatnich vlogów, że tak powiem, z prac polowych, bo już praktycznie sezon, że tak powiem, powoli sezon się kończy. Dziewczy. Powoli się kończy. Ogólnie trochę dzisiaj z naświetleniem gorzej, bo jeszcze słońce nie zaszło i przez sterolety nam troszeczkę słońca wchodzi. Nie wiem czemu Brączek jest taki jasny, jestem taki ciemny. Próbowaliśmy jakoś tu to naświetlenie ustawić, ale gdy nagrywamy wieczorem, tak jak nagrywaliśmy odcinek od zera, na który bardzo serdecznie zapraszam do Brączka, jeśli ktoś jeszcze nie widział, to właśnie wygląda to o wiele, wiele lepiej, bo mamy idealne światło do nagrywania. Będziemy też musieli sobie coś pomyśleć tam z tyłu, żeby nam to światło nie przeszkadzało z nagrywaniem za dnia. Choć teraz dzień to praktycznie krótki, że tak powiem, no, bo moment godzina 16. Większość, że tak będzie raczej siebie nagrywało wieczorami, nie? Jo, godzina 16 i robi się już naprawdę, naprawdę ciemno. Dobra, my sobie tutaj możemy teraz... Grzesiek ma 46 i nadal jasno. No, my teraz przepraszamy za tą przerwę, która była, ale ja byłem u siebie w domku, jak sami wiecie, poogarniać wszystko, porobić. I teraz tu tych spraw było więcej, więc no naprawdę nie było kiedy się odpalić i zgrać. Wczoraj całe szczęście już mieliśmy tak w miarę poogarniane, że mogliśmy sobie na spokojnie chwilę usiąść. Chcieliśmy chociaż dla was to od zera, bo wyliczyliśmy sobie, że jeszcze chociaż 6 tych odcinków fajnie jakby powstały i żebyśmy skończyli tą serię jak należy, przynajmniej, bo zasługuje na to ta seria. Bo naprawdę nas strasznie wybiła, że tak powiem, w tym farmingu. Najbardziej oglądana, więc to nas naprawdę mega, mega cieszy. Tych zapowiedzi teraz codziennie z farminga 19, no tyle nawet chodzi i się ogląda tego, że coraz większą chęć mamy nagranie, ale no trzeba wytrzymać już tak blisko, że tak powiem, już ostatnio to jeszcze miesiąc, dwa, a teraz już tylko kilkanaście dni, więc tutaj naprawdę mega, mega się cieszymy z tego powodu. No i kurde, powiem ci, no tu żeby to zaorać, można by było fajna akcja na live'a kiedy nawet. To by było nawet nie głupie. Oj, to challenge normalnie, nie? No, bo nie chcecie widzieć tamtej strony. Ja może później wyskoczę i wam na koniec odcinka pokażę, bo to ogólnie pole to takie, wiecie, ja na szybkości robiłem. Zbytnio na teren nie patrzyłem. Ja też zaraz, co, czy nie? Tak, ja też właśnie będę jechał. Zbytnio na teren nie patrzyłem jakoś. Kurwa, dziod, ja muszę mu tu dychę dać, bo on no, kopie mi, patrz, no wyciągnie mnie. Nie patrzyłem zbytnio tutaj na teren taki pod uprawę, tylko bardziej pod wygląd, żeby to z daleka wyglądało, wiecie, o, sami zobaczcie, góry, doły, żeby to fajnie na tych kurniczkach sobie wyglądało. O, oczywiście Piotr musi ładnie odorać.
Tam trzeba będzie uważać, bo tam kamień jest i no. Mogłem sobie dać jeszcze nick Piotr, nie? No, to by było już w ogóle. Piotrkowi później ten odcinek pokazać. Jo. On, bo on by był w szoku. Nie, no dla niego to za mały pułk, co to czwórka. Jo. Bym, no ogólnie tutaj jeszcze w tym Alipaku jest jeszcze jeden taki pułk. Jest to pułk szóstka, ale on jest na takim kole z przodu. I uwierzcie, że nie wiem czemu, ale jakoś strasznie dziwnie wygląda i strasznie dziwnie się z nim jeździ. Więc mówię, wolę sobie dać takie dwa pługi. To też nie przeszkadza. Wizator nawet nie czuje, mordo. No, no twój nie, mój ma jakoś gorzej, ale nie wiem czemu tak jakby naprawdę ten mój tak dziwnie wpada, nie? I dlatego, bo gdyby on równomiernie wpadła ta prawa, prawe koło w tą bruzdę i jechało cały czas tak, to by było no. Okej, nie? A tak, to kurwa, Janusz, no, no nie pomogę, no. Nie da się nic z tym zrobić. Więc tutaj, no mówię, o vlogach wspomniałem. I no myślę, że jeśli chodzi o vlogi na zimę, myślę, że uda się coś nagrać, bo będziemy chcieli coś pokminić, na pewno. Wydaje mi się, że takie bardziej vlogi niezwiązane z rolnictwem też na pewno będą, ale będzie też dużo takich vlogów, na przykład, no nie, w Mokrzynie na pewno będziemy nagrywać sobie w zimę. Panie, jakby śniegu napadało, nie? To no. Na pewno by wreszcie pojawił się jakieś zaciężania, bo miałeś kiedykolwiek? Nie, właśnie. Są jedynie gdzieś tam w internecie takie filmiki. Tak, nagrywane telefonem, jak pan Bogdan właśnie odśnieżał. Nie wiem, kto wiesz, co pan nagrywał, czy nie? Jego szwagier. A, właśnie, więc i one naprawdę, bo tam jest ponad 200 tysięcy wyświetleń chyba na któryś. No, no, no. Wiecie, nagrywane takie telefonem, więc może ktoś kiedyś na to natknął. To było, kiedy to było? 2011? 2011. Chyba, tak mi się coś wydaje, że tak mi się tam obiło w komentarzu. Kurde, pamiętam, że przez to skrętne koło. To nawet się kurwa gorzej skręca tymi stimulami no. niż lepiej. Więc tutaj troszkę w tym ZT-sie boli mnie, że ten tłumik jest jasny. Ogólnie na zdjęciu on był brązowy, dlatego tak ładnie wyglądało, a niestety później jak patrzyłem, to już nie wyglądało to tak dosyć kolorowo. No jest kurwa jakiegoś ocynku chyba. Nie, nie wiem, czy to po prostu tekstury jakoś nie pobrało, choć tam niby coś na nim jest, więc... Ale myślę, że godne polecenia, bo naprawdę dźwięki fajne. Myślę, że zaraz z Bączkiem nawet się zamienię, żeby wam pokazać, jak te dźwięki w tym ZT-sie sobie... Czy już mam wysiadać? Nie, myślę, że dojedziemy do końca i wtedy najwyżej, jak Dobra. Będziesz mógł, to się przesiądziemy. Luźna guma. Kurde, znów nie napisaliśmy sobie na kierownicę tego. Ja niestety nie mogę się tak obracać, bo zanim ja się obrócę i z powrotem, to ja już będę na drugim polu sąsiada. A nie podpisałem sobie, choć... O, dobra, może od czasu do czasu sięgnę sobie na klawiaturkę, bo to naprawdę bardzo fajny modzik jest. Więc zobaczymy. No zawsze z odcinka na odcinek zapominamy go podpisać na kierownicy. My bardzo dużo rzeczy zapominamy, więc tutaj się nie ma co dziwić. Ale jest natłok. I czy jakieś nowe serie będą w 19? Na samym początku chyba nie będziemy nic takiego ciekawego planować. Myślę, że od razu jak sobie wpadniemy, to głównie będziemy chcieli cisnąć to od zera, żeby jak najszybciej się tam, wiecie, odbić od tego dołka. Ciekawe, czy będą monety. To mnie mega zastanawia, czy znów pójdą. Na pewno, wiesz, na pewno zrobią coś, żeby było po prostu tak, żeby ta gra była jakaś w miarę ułatwiona, nie? No bo tak to troszeczkę na tym początku, no ale też takie bardziej realne bez tych monet też by myślę, żeby było. Może, ja pamiętam, że myśmy nie chcieli tych monet zbierać. Dopiero przy 30 odcinku wyszło, że ludzie nam kazali, bo no nie mogliśmy nic, no mało co kupowaliśmy, bo ciężko ich, bo nam się dorobić. Gdybyśmy ich nie zebrali, to powiem ci, że ciężko by było się wybić od tego, wiesz. No co, my żeśmy tam sobie kupili kombaj chyba? Wymienili ciągnik na pewno. Masę kupiliśmy kombaj? A sieczka, jak to było z sieczkarnią? Nie, sieczkarnię później. Później? Tak. Pamiętam, że męczyliśmy się taką tą, zaczepianą do ciągnika. No. Dobra, no. Jak będziesz mógł, to weź mi ten. A, bo zapomniałem. Weź mi. Fajnie to wygląda w tym, nie? No, jest okej. Okay. Tu chłopaki na kurnikach. Belek ładnie poustawiane mają do ścielenia. Zobaczymy. Miałem fajny z SkyModa wgranego. Może on serio ciężko ma i wyrzuca go z ładnie to wygląda. Miałem SkyModa fajnego wgranego. A ty Brączek masz teraz? Masz go. I to jest dziwne, bo Bronek go ma. Właśnie ja na swoim kompie, bo tutaj nagrywam sobie na kompie Bronka. Na kompie moim wgrałem sobie go bez problemu. Tutaj dwa razy próbowałem i niestety się nie udało. Więc troszeczkę słabo, bo nie mam pojęcia, czemu tym to jest spowodowane. Więc jeżeli będziecie wiedzieli, to dajcie znać. Nie wiem, czy to trzeba byłoby jakieś może, ustawienie. Może, wiesz co, nie wiem, źle może wrzuciłeś? Nie, no podmieniłem i wszystko się podmieniło z tego, co patrzyłem. Ale niebo się praktycznie w ogóle nie zmieniło. Myślałem, że na początku, wiesz co, w opcjach, nie? Będzie, bo ja mówię, miałem tam chyba filtrowanie i coś takiego i ustawiłem sobie takie samo u mnie jak u ciebie, nie? No. Ale niestety nic to nie pomogło.
Więc jeżeli ktoś by wiedział, o co chodzi, to dajcie znać, bo fajnie by było na Odzera mieć takie niebo, bo wieszcie, no zajebiste jest, bo jest Sky HD i naprawdę te chmury kozacko wyglądają, jeszcze tym bardziej wiecie, nie jest taki... No, zaraz, ale i tak kończymy, więc... No, ale jeszcze dobry i ten tydzień jakby fajnie... Niebo to dopiero będzie fajne w 19. No, niebo będzie fajne, ale ogólnie dzisiaj, wiecie co, szukając sobie tego skina, natknąłem się na mapę jakąś, tylko że to mapa już dawno, nie wiem, prawdopodobnie ona już jest wydana, bo wtedy było chyba 60% VIP, była taka jakaś zagraniczna mapka i właśnie na niej, z tego co zauważyłem, ktoś wymyślił Dynamic Sky, czyli właśnie dynamiczne niebo, że tak powiem, przesuwanie się chmur, normalnie te chmury sobie, wiecie, krążyły po tym niebie, fajnie to wyglądało. Ale nie wiem, bo widziałem jakieś tylko słabo ocenione niebo i trzeba było chyba więcej jakoś powgrywać w ogóle do mapy tego. Jest jakieś dynamiczne niebo wydane, nie? Nie wiem, czy my wcześniej się tym właśnie nie zajęliśmy, ani nic w tym stylu. Przynajmniej... Jakoś tak nie zwracałeś na to uwagi, ni to nie było jakoś tak super bardzo potrzebne. No, choć nie powiem, ja w poprzednim farmingu, to była farming 15, na pewno bawiłem się, jeśli chodzi o skiny i to niebo wymieniałem często. Bo fajniejsze kolory, nie? Dawało na przykład na mapie, no. Więc to naprawdę było spoko, a mówię, to niebo oryginalne nie jest jakieś tam rewelacyjne, a to, które teraz tam mamy wgrane, jest naprawdę bardzo fajny wieczór, całkiem inny. Troszeczkę w farmingu 19, mam nadzieję, że to będzie poprawione i na pewno to będę chciał sprawdzić jak najszybciej, jak już będziemy myśleli w Niemczech, to będzie już można będzie pograć w pełną wersję. Będę chciał zobaczyć ten przeskok z dnia na wieczór, bo jak byliśmy sobie teraz w Poznaniu, to przyspieszałem sobie ten czas, znaczy tam na 120 ustawiłem i powiem wam, że jest taki jeden moment, że nagle jest taki przeskok. Wszystkie cienie, tak jakby cienie się zmieniają w ogóle i robi się tak strasznie dziwnie. To mi się akurat nie podoba. Nie wiem, czy to jest do ustawienia w opcjach, czy też nie, ale raczej chyba takiego czegoś nie będzie do ustawienia. I to było naprawdę strasznie dziwne i nie wyglądało to jakoś rewelacyjnie wieczorem, bo na światłach już trzeba było od samego wieczorka jeździć, czyli od tej godziny 17-18, bo dziwnie te promienie słońca sobie padały. Ale tam mordo cię rzuca usta na ziemię, ja chyba co? Ci, że tak ciężko marzysz szok. No, że na samego początku, a ten powiem ci płynnie sobie idzie, wrzucisz mu na tym tempomacie i naprawdę kozak no to ten wygląda. To musisz nie dość, że kołami musisz kontrolować, to jeszcze kurwa ty to zawałek mieli. No. Powiem ci, żeby nim robił zagon, nie? To bym pewnie zrobił równy, nie? No. Bo ja puszczam kierownicę w nim i nie mam mowy, żeby go prowadzało. Więc tutaj akurat jeśli chodzi o to, to spoko. No to nie chcesz robić większego tego? Powiesz, jak to mówisz, że tu wjechać do samej miedzy. Właśnie, ale wiesz co, tam lepiej, bo nie będzie jak dojechać, żeby wiesz, od kamienia, nie? Aha. Bo będziemy naorywać. Więc tutaj jeśli chodzi o to, dobrze, ja będę orywał. To akurat, o się drzewo, uboliło, tak jak na Bolusiowie tam starym. Piąty sezon z rzędu leży na środku drogi, aż już postawili znaki, żeby omijać, bo im się zabrać nie chce. No to nie wiem, czemu taki pomysł w ogóle. Miał być to pomysł tylko na chwilę, to już kurwa zostało z nami od dawien dawna. Właśnie, jak się nie zapierdolę, to będzie dobrze. Patrz, i twój czuje to błoto, a ten przejechał sobie bez problemu, nie? A, kurwa mordo, idę to zobaczyć. O kurwa, tak mi się cudownie nim robi, że aż wsiadłem. Dobra, ze spędu poszedł. Ale mordo, masz piękny ten kaftan bezpieczeństwa. Gdzie? Pięknie wygląda, grzywka do góry, wyładkę wąsa. No jak? Co ty myślisz, chłopie? No wsiadaj tu do silnika, chłopok. Jasne, z tematem. O kurwa. Powiedz, że gdybyśmy chcieli to całe pole zaoraz, to no z 5 godzin w dzień. Ale w farmingu, czy co? No normalnie? Farmingu. Znaczy nie, no zależy na jakim czasie byśmy mieli ustawione. Bo... Kurczę, no nie, no 5 godzin bez przesady. Co? Zawodziłeś się... O to... Tam nie ciekawie chyba, co? Zawisnął ciągnik tam niestety. Ale co się stało? Wiem, że tam kamień był taki pierdolony. A widzisz go gdzieś? Czekaj, ja krzyk słowiański zrobię. Z której strony on niby zawisł, bo nie widzę. Nie wiem. A do tyłu, do przodu nic? No co ty? Morda, albo taka glina. O, ale poszedł. Czekaj. To chyba taka glina jest, wiesz? Gdzie on jest ten kamień niby? Czekaj, spróbuję to przyorać. A tu on jest, dobra. Patrz, jebaniutki. Ale ładnie podnosi. Hydraulika pięknie chodzi. Dobra, już wiem gdzie on jest. Gdzie on jest? Pod tylną osią gdzieś na pewno. Oh. Bo ja tyłem zawisłem. Kurwa, zaraz coś rozerwę, to będzie, nie? Ja jadę orać, nie ma czasu. A, tu jest skurwysyn.
My go mieli wyciągnąć w tamtym roku. Tak. Ale nie daliśmy rady. Trzeba wziąć i odkopać, cyklopa pożyczyć. Bo i na koporki my nie mamy. Tak, ja spróbuję go... Piekiełko by wziął, to by poszło. Spróbuję, wiesz co? Spróbuję go wylać na wierzch, to będzie też łatwiej go wyciągnąć. Kurde, szkoda, że nie udało nam się zacząć tam dalej, bo chciałem fajnie pod tą górkę sobie podjeżdżać. Tak zaczęliśmy od tego przeczniaka, a tam też sporo błota narobiłem. Tak kurde, siedziałem, że narobiłem, a i tak pewnie tego nie wykorzystamy. Nie wiem, teraz nie będzie tego widać. Nie wiem, czy ten kamień jest. Ja jestem troszkę tej zieloności, że tak powiem, w tle. To tam właśnie jest to błoto. Ale nie chcę mi się już kolejnego zagonu teraz robić. Wykończymy sobie to ładnie i najwyżej pojedziemy, może z jakiś jeden przejazd. Zobaczę, zrobimy, bo też nie chcę z jakiegoś za długiego odcineczka. Z racji takiej, że kurczę... Już masz ponad pół godziny. No mam ponad pół godziny, a chcę to dzisiaj wrzucić i tym bardziej, że macie od zera jeszcze do obejrzenia, więc to też jakoś tak nie chcę, żeby kolidowało ze sobą. A jakiś, mówię, krótki, ważne, żeby się pojawił, żebyście wiedzieli, że żyjemy, że jednak ta przerwa tak będzie, nie będzie aż tak długa jak ostatnio. O, no i właśnie tutaj, co mówiłem, po prawej stronie do gniata, tak to koło, że aż prześwituje mi przez kurczę ten... przez błotnik, więc no nic niestety... Może opony za wysokie są założone? Nie, no mówię, po prostu po podczepieniu tego pługa tak się dzieje, ale tylko w zatorach. Strasznie przechyla na prawą stronę no ciągnik, nie wiadomo czemu. Znaczy ogólnie te pługi mają do siebie to, że one przechylają na prawą stronę, ale no nie aż tak bardzo, że kurde by koło uginało, nie? No, tylko że aż właśnie w tu, aż w tamtym było spoko, bo mówię, jak patrzył człowiek na to koło, to kurczę było widać, nie? Jak powietrze z niego tak zeszło i taki kapet się zrobił, więc jeśli chodzi o to, to tamten był ok, ale on miał akurat more realistic grany, ale kilka rzeczy mi w nim nie pasowało, ten był troszeczkę ładniejszy. Chodzi tak jeszcze, jeśli chodzi o ZTS, a to jeszcze coś ciekawszego mogło powstać, bo nie powiem, no ususów tych nowych, co tam od Katfana właśnie i reszty wychodzą, no to naprawdę szacun za nie, a fajnie jakby taki ZTS, bo nie wiem, czy ZTS wyszedł z takich nowych. Bo przynajmniej nie jakoś nie rzucił mi się nigdy w oczy, a myślę, że jakby był tak porządnie zrobiony naprawdę, to myślę, że to fajnie by mogło wyglądać. I tutaj naprawdę jeszcze też te koła szersze, żeby więcej do wyboru kół, bo jedynie co, to w nim koła były do wyboru z obciążnikami lub bez, lub podwójne, więc tutaj było słabo. Oborałeś tym kamień gdzieś? Nie wiem, jaś tam, zobacz. A mi pług jak podskoczy, nie? Ten jest trochę wyższy, więc powinien się zawiesić. Gdzie ma go? Ja go wyorał chyba, wiesz? To nie wiem, gdzie on jest. No nie ma, bo będzie go widać. Pytałem, że to w twoim przejeździe będzie teraz. No, ale jestem mega ciekawy. Ale go wyorałem i trochę na niego nagarnąłem ziemię i go po prostu nie widać. Ja zaraz sobie wyjdę i pójdę. Nie no kurde, zobacz, jak mieliśmy tutaj ładnie równo zaczęte, to zobaczcie sami, jak fajnie nam równiuśko to poszło. Nie, ładnie to wygląda. No. Fajnie, naprawdę to wygląda i szkoda, że dopiero tak na koniec farminga to ogarnęłem, bo już myślę, że wcześniej by się jakieś takie orki porobiło. U nas by można było coś pomyśleć na biedaka do kozaka. Tylko, że już mamy tą rzodkę, to ma na razie, póki co, to ją mamy. A najwyżej z czasem weźmiemy i sobie po prostu... To w 19 będziemy kminić. No, myślę, że tam byśmy mogli sobie wziąć i jakąś uprawę podmienić właśnie na tą serię. A słyszałeś właśnie o tym, że na naszej mapie, na Dolnośląskiej, nie? No. Nie działa owiec podobno. Ale nie wiem, o co to ludziom chodziło, bo my mogliśmy go skosić normalnie, a ludzie pisali, że nie da się go skosić, nie? Musimy kosić właśnie. No a przecież my na początku gry, żeśmy mieliśmy, czy to on był w silosach? Nie, no kosiliśmy na tym małym polu. No tak, no więc kurczę... Ja miałem żniwa owsiane przecież. No, więc ja idę zobaczyć, ja tam idę zobaczyć, jak to sobie radził. O! A tam łapczywie, powiem ci, tą kierownicę trzymasz. Próbuję go... O, czekaj, poszedł chyba. Chyba, żeby załapało. Załapał twardego, to już poszedł, nie? O, dobra. Gitara się ma. Ale tu i no piękne znowu nagrywki. Ale by nagrał film, co? No. Orka poplomą, w giermoksie. Jestem ciekawy, gdzie będzie, wiesz co? Gdzie będzie ten kamień. Ale ogólnie teraz jak sobie myślę, nie? To w tym... W 19, jak będziemy sobie taką orkę robić, to będzie zajebiście, wiesz czemu? Bo przecież teraz te uprawy się zginają. No, no. I to też będzie, no już o wiele realnie wyglądało. A co? Gdzie jest ten kamień? No nie ma tego kamienia, mówię ci. To ja nie wiem, czemu ty tak zawisłeś. No ale był przecież kamień tam. Ten duży, taki skurwysyn. No, nie wiem, strasznie dziwnie zawisłeś. To aż szok właśnie, ten ciągnie jakoś tak troszkę... Nie wyglądał, a chciałem tego... No nie, myślę, że sobie to skończymy, ten zagon zrobimy. Cały. Zasypiemy sobie bruzdę i będziemy sobie kończyć.
bo nie ma sensu dłuższego robić, jak to będzie. Ty pojedziesz jeszcze za mną i później z powrotem powinniśmy to chyba sobie zabrać. Ogólnie teraz jeszcze się też zastanawiam, bo dzisiaj wypadałoby, żebym zabrał się za mapę. Możecie napisać w komentarzach. No właśnie za naszą dolnośląską, żeby przerobić ją na jesienną, bo pisaliście, że chcecie, że tak, pisaliście też o sezon modzie, że po co mamy ją przerabiać, jak ona jest kompatybilna, ale my nie chcemy grać na sezon modzie, bo wtedy wiecie, trzeba w danym czasie wszystko kosić i w ogóle bawić się, a już nie chce nam się tego modu ogarniać teraz na sam koniec gry, więc trochę wolimy sobie to odpuścić i po prostu swoim tokiem, że tak powiem, grania, jak mamy taką jesienną, to po prostu robimy takie prace, które nawiązują akurat do tej jesieni. I dzisiaj jeszcze nie zdążę zrobić, nagramy sobie dobrączka, jeszcze ostatni taki w ładnych zielonych kolorkach, jak wszystko jest, a już następny postaramy się, żeby była ta jesienna. Mam nadzieję, że no jakoś na te kilka odcinków nam się przyda, bo pytaliście też, czy będą zimowe. Myślę, że zrobi się, myślę, że jak najbardziej, tylko to będzie dużo bawienia się, że tak powiem, bo tych budynków trochę na Gospie mamy, żeby wszędzie tego śniegu dało rzucić. Gdzie? Na ten? Na naszej dolnośląskiej właśnie. Ale przecież dolnośląską będziemy grać 19, tak? Oj, ale myślisz, że aż tak szybko wszystko wyjdzie? Ja się boję o to, że kurde za szybko do 19 nie przeniesiemy. Choć no mam nadzieję, że się mylę teraz w tym momencie, bo chciałbym naprawdę, żeby już w tej fizyce, o, że tak powiem, w tej fizyce bawić się, tej nowej. Tych upraw, tego wszystkiego, więc fajnie by to wyglądało, no, a tutaj kurczę, no jednak te... No ale co, na końcu grudnia, jak będą święta, przecież nie będziemy nagrywać kurde 17, jak już 19 będzie ponad miesiąc. No a co zrobimy, jak nie będzie takiej 80 i ten... No to trudno, to co, zastopujemy serię na chwilę. No, myślę, żeby tak... No, to lepiej się skupić wtedy na jakichś innych seriach 19, nie? No, albo wtedy, no tak, chyba, że po prostu weźmiemy i zastąpimy sobie podobnym ciągnikiem, coś w tym stylu. No nie wiem, no musimy sobie kminić, bo ludzie nam teraz pisaliście, że jak założyliśmy sobie przedni napęd do naszej 80, żeby dać ją do malowania i wiecie, kupić tego katwana, nie? Wymienić opony od razu i kupić szyby, wszystko, no to już taki elegancki ciągniczek z tego zrobić i katwana, więc myślę, że wtedy te Ursusy prędzej wyjdą niż ta 80, nie? Ale nigdy nic nie wiadomo. Zobaczymy, jak to w ogóle będzie. A ta 80 też jest katwana. Tak? No. O! To patrz, tego aż nie domyśliłem się. Ogólnie pani gdzieś... Się, jo, ona była, katwana też, no. No to spoko, to może z katwanem byśmy się może ugadali, może coś uda się zrobić, może jak ogląda, także katwan jakbyś tam mógł. Bo z tego co ostatnio gdzieś czytałem... Morda, ale ciągi w środku pierdoliłeś. Nie wiem właśnie czemu to tak się stanęło, wiesz. Z tego co ostatnio sobie czytałem, farming miał wspierać mod makerów, z tego co się nie mylę. Bo widziałem tam straszne oburzenie było w komentarzach, a się później tam okazało coś, że... Ty, czekaj, jak to robimy? Ty zrobisz tak, że ja to naraz zabrał? No, tak, a co? Dobra, to muszę poczekać chyba. No czemu, jedź, ściągniemy. Dobra. Ja wyjadę też do tyłu. To ja ten... Nie wiem, czy to naraz weźmiesz. Szerokie. Nie dam rady, więc... najwyżej. To no ja tam wezmę, siedzę tam po stronę. No brudza będzie taka później na tym, ale to tak się zagadnie. Kurwa, jak się zakopał znowu. Więc tutaj kurczę, coś tam widziałem, że jakiś program czy Maja tylko będzie obsługiwać, że zwykły Blender chyba czy coś takiego, teraz nie chcę się mylić, bo tylko tak sobie pirazy oko przeczytałem, mówię kurde, ale przypał. I że właśnie sporo modmakerów odpadnie, no bo nie każdego będzie stać na taki drogi program i w ogóle z tego co tam czytałem. Więc no zobaczymy co z tego w ogóle wyjdzie. Czekaj, wyjadę. Wyjedziesz? Nie ma. Kurwa, nie ma tego. Pa, jest kamień! Teraz go orałeś. Uważaj! Kurwa, zapomniałem, że on tak zachodzi ten kół. Dobra, jedź. I ten. Teraz tu on jest. Ale nawet go nie poczuło chyba. Czyli albo to jeszcze pójdziemy przejechać po nim. Co ty nie czuję? A, to nie wiem, dziwne. Tam byśmy nastawieni, mówi kamień rąbny, nie? Że zakopie się. A tu dupa. A tak nie wiem na raz, ja pierdolę, no co? A ja tu sobie wykończam, także co, mordy w tym odcineczku było to na tyle. Już myślę, że na spokojnie jak wszystko sobie poogarniamy, to już wtedy naprawdę też i to nagrywanie będzie takie, wiecie, na luzie bardziej. Takie. Niż takie spinanie się, żeby tylko zdążyć nagrać. Więc co, w tym odcineczku było na tyle. Mam nadzieję, że taka inna troszeczkę akcja, ale wam się spodobała. Ładny ten zestaw, bardzo ładny ten zestaw. I co, słyszymy się już, myślę, że następny odcinek to będzie od zera. Tak, od zera. Tak jeżeli jest. Się uda nagrać u mnie, także co, ja wam bardzo serdecznie dziękuję, do kolejnego odcineczka, strzałeczka, trzymajcie się, cześć! Cześć!